Dzień dobry. Szczęść Boże. Jestem księdzem z pochodzenia polskiego i w dalszym ciągu posiadający paszport, dokumenty przynależności też do mojej diecezji tarnowskiej, stanowiące część archidiecezji Krakowa. Znajduję się we Francji po kilku latach mojego pobytu jako misjonarz w Kongo Brazzaville i tu we Francji zajmuję się animacją dzieła Kościoła, które się nazywa L'Église des Trésors, który niedawno, rok temu, został podniesiony do rangi Fundacji Papieskiej. Jest to organizacja skupiająca kilkaset tysięcy ludzi, którzy w sposób duchowy i materialny spieszą pomocą tym, którzy będąc uczniami Chrystusa są prześladowani dla Jego imienia. Moja misja po kilku latach w dyrekcji paryskiej nad 1/5 Francji sprowadza się w tej chwili do tej animacji właśnie duchowej nad całą Francją. Chcę przez moje konferencje, kazania otworzyć właśnie oczy i serca na tę rzeczywistość, jaką jest Kościół dzisiaj, zwłaszcza w krajach prześladowań religijnych. Mówię o tych, którzy dzisiaj nie mogą nosić krzyżyka, ale nie mogą też w ogóle dokonać najmniejszego gestu wiary, czy posiadać jakiegoś przedmiotu wiary chrześcijańskiej, dlatego że ich postawa i adezja, przynależność do Chrystusa są zwalczane. Pomagamy dzisiaj też krajom prześladowań za wiarę chrześcijańską w wykształceniu formacji nowych kapłanów sił zakonnych. Pomagamy też w wychowywaniu chrześcijańskim przez wysyłkę katechizmów, takich jak Luka, na przykład dla młodzieży grupujące się czy spotykające się w ramach międzynarodowych światowych dni młodzieży. Wysyłamy biblijki w 172 językach. Niesamowicie ważny rozdział w tej pomocy to jest pomoc dla misjonarzy. Sam pracując w Afryce, moje serce wypełnione dobrymi chęciami, ale nie mając jak $10 przy wyjeździe z Polski, otrzymywałem pomoc od tegoż właśnie dzieła L'Église des Trésors, pomoc Kościołowi w potrzebie. Otrzymywałem pomoc w formie kilku intencji na 2-3 miesiące. Dzisiaj kontynuuję też właśnie i zachęcam ludzi w krajach wolnych, w tym przypadku we Francji, do też dzielenia się ich osiągnięciami materialnymi, aby dzięki tej pomocy konkretnej Słowo Boże i Braterstwa Ewangelicznego mogło docierać do wszystkich serc ludzi. Aktualnie modlimy się bardzo intensywnie też o przyszłość świata, nie tylko dla Europy, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Polski i krajów, powiem, wschodnich, zwłaszcza przestrzeni Europy, ale też dla całego świata. W duchu objawień fatimskich modlimy się o pokój dla świecie. Jak wiemy, jest on bardzo zagrożony. Maria w Fatimie prosiła o właśnie spełnienie tych kilku warunków jej posłania i zachęcam też ludzi do tej modlitwy, żeby zagrożenie, które jest bardzo realne, nie stało się wojną, nowym zniszczeniem rodziny ludzkiej. Zachęcam Was do przyłączenia się do tego dzieła. Również możecie mieć dostęp Państwo przez internet do
poznania tej akcji w języku polskim, gdyż to dzieło, odpowiednik w języku polskim również jest przedstawiane w internecie w naszym rodzinnym języku. Szczęść Wam Boże.